Puchar zawsze rządzi się swoimi prawami i nawet różnica jednej czy dwóch klas czasami nie ma znaczenia i widać było, że tutaj gospodarze naprawdę mocno nastawili się na mój zespół i mocno chcieli wygrać i wcale nie było łatwo. Groźnie kontratakowali, bronili się całą drużyną i nie było łatwo strzelić tej bramki. Natomiast no widać było, zrobiłem zmiany w końcowych minutach meczu, jednak ta przewaga wytrzymałości, szybkości była po naszej stronie i udało nam się zdobyć jedną i drugą bramkę. No cóż, czeka nas rewanż. Ja nigdy nie lekceważę rywala i zawsze w pełni koncentruję swoją drużynę. Także na pewno dzisiaj nie powiem, że zdobędziemy ten puchar, ale na pewno jesteśmy na dobrej drodze. Nie mogliśmy zagrać otwartego futbolu z Resowią, bo na pewno myślę, że wtedy wynik byłby zgoła odmienny. No na pewno szkoda tej bramki w 90 minucie, bo zespół bardzo kapitalnie bronił, powiem tak, kapitalnie bronił i można było się nawet w tym meczu pokusić o strzelenie chociażby jednej bramki, bo mieliśmy dwie swoje sytuacje, które nie wykorzystał Marcin Lis, ale mówię, chwała chłopakom za walkę, za zaangażowanie, zostawili kawał zdrowia na boisku i dziękuję im za to. Mateusz Kusza jest naszym bramkarzem i na pewno w każdym meczu staje na wysokości zadania, broni w sytuacjach takich, w których no, powinny paść bramki. Dzisiaj wyciągnął kilka stuprocentowych sytuacji, ale on nie broni tak od dzisiaj. W każdym spotkaniu stoi na wysokości zadania. No, na pewno zaliczka Resowi dwubramkowa stawia nas troszkę w gorszej sytuacji, ale pojedziemy na Resowie rozegrać spotkanie, powalczyć. Zobaczymy, co się uda, bo mówię, wiem, że w sporcie różne rzeczy się zdarzają. Ale zespół i tak do tej pory wykonał kawał ciężkiej pracy, pokazał charakter, doszedł do finału, więc należą się mu wielkie brawa. A co wydarzy się na Resowi? To jest kolejny mecz, kolejne emocje. Ci chłopcy zasługują na to, żeby zagrać na dobrym boisku, przy większej może jeszcze ilości publiczności, więc pojedziemy powalczyć.